Stylizacja dziecięca. Ten temat wydaje się dość banalny i hasło stylizacja dziecięca może przysporzyć u Was uśmiech. Fotografia dziecięca również nie jest tak do końca poważnie traktowana, nie wiem czemu. Natomiast ja chciałbym, żeby ten temat był tylko pretekstem do dojrzałego myślenia. To dojrzałe myślenie przejawia się tym, że sesję zdjęciową, bez względu na to jaką robimy, czy to będzie sesja z dzieckiem, czy to będzie sesja mody, czy to będzie sesja zdjęciowa, w której zrobimy serię zdjęć do banku zdjęć, gdzie będziemy udostępniać to w banku zdjęć i sprzedawać to, czy to będzie dowolnie inna sesja zdjęciowa, ale taka bardziej rozbudowana, nie tylko, że rozstawiamy sprzęt, robimy packshot, czyli takie zdjęcie reklamowe, które pokaże najlepsze cechy produktu i to wszystko, prawda? Chcę tutaj pokazać, jak od A do Z zrobić sesję zdjęciową i jak się do tego przygotować. Jak wymyślać tematy i jak dojść do procesu, wiem co chcę zrobić. Na początku musimy sobie właśnie przynajmniej z tego chaosu jakby myślowego wyodrębnić jakiś jeden jakby nurt, można powiedzieć. Czyli mamy powiedzmy pejzaż, mamy martwą naturę, mamy portret, mamy jeszcze jakiś inny rodzaj fotografii wnętrza, czy chociażby właśnie fotografię dziecięcą. To z tego szerokiego spektrum wybierzmy sobie przynajmniej jeden temat. To jest pierwsza sprawa. Zróbmy sobie taką przykładową tutaj stylizację. Stylizacja to jest za dużo powiedziane, bo chciałbym to po prostu w bardzo krótkim czasie tutaj ułożyć, pokazać, że to nie jest trudne, że wystarczy zebrać takie właśnie oto przedmioty, niezbyt wyrafinowane, proste, tanie. Wystarczy je niemalże rzucić tu w tym miejscu i już same będą grały. Już będziemy czuć bluesa, jak to się mówi popularnie. Ja chciałbym tu wykorzystać to światło, bo mamy teraz lipiec, początek lipca, jest godzina dokładnie 17:45, blisko godziny 18, więc słońce jest już nieco niżej i przechodzi jeszcze sobie tutaj gdzieś tam przez liście. Chciałbym wykorzystać również to słońce, żeby troszeczkę puścić jakby światła w tym kierunku. Na początku zrobię takie tło z tych worków, żeby ta skrzynka po prostu nie była na trawie, tylko żebyśmy się jakoś przenieśli w czasie właśnie. No to wyizoluję tutaj skrzynkę, trochę ją tutaj oczyścimy. O, no i tak, dobrze. Co dalej możemy tutaj zrobić? No powiedzmy, że nasz główny motyw to jest piękny okrągły chlebek. Gdzieś on tutaj powinien się znaleźć. Ale wnętrze nie jest jakieś zbytnio okazałe, także chyba trzeba tutaj coś włożyć do środka. Tak, żeby pozakrywać tutaj te najbrzydsze, przynajmniej te plamy i tak dalej, o. Tak, żeby pewien stopień estetyki musi być tutaj zachowany. Także nie wiem, co to w zasadzie mogłoby znaczyć, to co ja w tej chwili robię. Improwizuję dokładnie, nie przewidziałem tego, więc będę tutaj umieszczał te rzeczy. Na tej lekcji chciałem Ci opowiedzieć troszeczkę o sprzęcie i trochę o świetle. Jakie światło tutaj wymyśliliśmy i skąd to się wzięło i dlaczego takie światło, a nie inne. Jaki sprzęt tutaj jest potrzebny do zrealizowania naszego tematu piekarza. Po pierwsze możemy rozróżnić tutaj dwie metody, dwa sposoby fotografowania. Jeżeli nie masz kompletnie sprzętu, chcesz wykorzystać światło dzienne, no to nazwijmy to taką formą blogową czy fotografii dla blogerów, no to używaj po prostu słoneczka. Niestety jest to o tyle niewygodne, że słońce się zmienia, wysokość tego światła się zmienia, no i niestety po prostu warunki i natężenie światła, kierunek padania i temperatura barwowa się zmieniają, no i po prostu wszystko w zależności od czasu będzie się zmieniało, a to jest nieprofesjonalne. Ale jeżeli jesteś blogerem, jeżeli nie jesteś profesjonalistą, to jest to właśnie skierowane do Ciebie, ponieważ nie musisz mieć sprzętu, po prostu korzystasz z naturalnego światła, czyli ze słońca. Chciałbym opowiedzieć krótko o motywowaniu dziecka. Co zrobić, żeby dziecko było posłuszne? Po pierwsze trzeba ćwiczyć. Trzeba ćwiczyć. Tego nie da się niestety zrobić od razu. Trzeba dużo ćwiczyć, tak po prostu ten mięsień jakby cierpliwości trzeba wzmacniać. To jest najlepsza metoda. Dużo sesji zdjęciowych i odpowiedni system nagradzania. Mamy bułkę jakąś, mamy tutaj mieszadło jakieś. Mamy Franka na drugim planie. Franek, stań tam gdzieś mniej więcej koło walizki. Tak. Później mamy walizkę i mamy tło. Możemy sobie decydować o głębi ostrości, możemy ten dalszy plan rozmywać i tak będziemy właśnie działać, więc proponuję tutaj przysłonę 4. No nie mamy tutaj łatwego zadania. Za chwilę podniesiemy sobie jeszcze tło. Ta bułka z tyłu musi iść w prawo.
to musi iść w lewo. W każdym razie mamy tylko wstęp, musimy tutaj zrobić korektę. Jak zrobimy korektę, to za chwilę się tutaj spotkamy. Jak widzicie, ten kadr jest zdecydowanie lepszy niż poprzedni. Na pewno nie jest to idealny kadr, ale pracowanie nad zdjęciem to nie jest takie coś, że ustawimy sobie i to wszystko już jest o super, prawda? Każdy element ma znaczenie. Każdy motyw, który tutaj jest, ma ogromne znaczenie i trzeba po prostu panować nad tym, prawda? Więc mamy teraz przyzwoity kadr. Mamy tutaj na pierwszym planie też bułkę, która nam powoduje takie rozmycie. To wszystko jest celowe, prawda? Mamy 1,8 sekundy, przysłonę 4. No, dobrze. Przytul chlebku, zrób tak. Chlebku, mój kochany. Tak, przytul. Wyżej chlebek daj, wyżej chlebek. Jeszcze wyżej, do samej buzi. O tak. O tak, no. Chlebek, mój cudowny chlebek. O tak, dobrze. Przechodzimy do ostatecznej fazy, czyli do naszego celu. Chcę, żebyśmy zwieńczyli nasze założenie, nasze hasło pod tytułem piekarz. Mamy małego piekarza tutaj, mamy mąkę, będziemy rzucać, będziemy zamrażać ten ruch, ponieważ jeżeli użyjesz lampy błyskowej, będzie ten ruch zamrożony. Mamy przysłonę 8, czas 1,40 sekundy. Jeszcze korzystamy z tego światła, które tutaj jest. Gdybym ustawił czas 1,200 sekundy, miałbym zupełnie ciemne tło, tak jak tutaj. Natomiast ustawiłem 1,40 sekundy, wtedy mam tło nieco jaśniejsze. Mamy światło kluczowe, lampa u góry. Nie, z taką zastawką, która powoduje, że nie wszystkie światło trafia na tło, rozproszone jest przez blendę, trafia na franka. Tutaj mamy tą część zdjęć, którą nazwałem w stylu blogowym i przyjrzymy się parametrom. Mamy tutaj przysłonę 4, mamy 1,6 sekundy i czułość 800. Dość niebezpiecznie długi czas naświetlania. Żeby mieć taką gwarancję zamrożenia ruchu, powinniśmy mieć tutaj około 1,2 sekundy. No i ta wartość przysłony też jest tutaj dość niebezpieczna, zwłaszcza że franek, jak to małe dziecko, ciężko mu ustać się w jednym miejscu, zmienia położenie, odchyla się, prawda, nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co on zrobi i może się okazać, że po takiej całej serii zdjęć wszystko jest do niczego, bo po prostu on się troszeczkę przesunął i ostrość wypadła nie tam, gdzie trzeba. Także tutaj były takie parametry, bardzo takie na granicy. Czułość 800 jest jak najbardziej odpowiednia dla aparatu niepełnoklatkowego. Zdjęcia zostają wczytane do przestrzeni roboczej i zajmę się może na początek Ctrl F6. Dozmieniamy po prostu kolejne tutaj okna. Zajmę, o, tak jakbym klikał, o, w tym miejscu mniej więcej, o, to jest takie samo. Daje nam taki sam efekt. Sprawdźmy teraz jakość tych zdjęć. No nie jest to takie super idealne. To również tam troszeczkę jest tam poruszone, delikatnie można powiedzieć, no ale to są delikatne poruszenia. Spróbujmy nadać, jak to do tego zdjęcia się zabrać. Na początku spróbujmy skupić uwagę na tym, co jest najważniejsze, czyli tutaj na franku. Co nam przeszkadza? Mamy tutaj taką jaśniejszą plamę, która nam zabiera uwagę, czyli wybieramy tutaj najlepiej prawym klawiszem myszki kliknąć tutaj, wybieramy opcję ściemni. Nawiasem zamykającym kwadratowym powiększamy ten pędzel i co wybieramy? Wybieramy półcienie tutaj i powiedzmy, niech to będzie 24% tutaj ustawione. No i co robimy? Może jeszcze raz powtórzę Ctrl Z. Wybierzmy tutaj historia. O, może jeszcze raz spróbujmy nieco zmniejszę pędzel, tak żeby on gdzieś tutaj trafiał. Tak, żebyśmy z tej bułki wyciągnęli coś. O, w ten sposób. Zróbmy taką winietkę, która miała być tam, ale chyba jej tutaj nawet nie ma. Nie, jest z prawej strony, z lewej strony jest chyba ta winieta w jakiejś szczątkowej wersji. Także zróbmy sobie tę winietę, tak żeby nieco skupić uwagę tutaj właśnie na franku. Na pewno to, co było tutaj szkodliwe, to była właśnie ta bułka, która była na pierwszym planie. O,